Ci ojca swego i matkę swoją. To jest czwarte przekazanie, którego treść wszyscy doskonale znamy. Jak jednak to robić w sytuacjach, kiedy z naszymi rodzicami nam się nie układa, kiedy doświadczyliśmy z ich strony wielu zranień i trudności? Czy to powoduje, że kiedy my o nich myślimy, myślimy źle, od razu musimy się z tego spowiadać? Jak budować mądrą relację z naszymi rodzicami, mądry dystans, a jednocześnie zachować szacunek? Oprócz tego, czy w tym przekazaniu nie kryje się także cześć i szacunek do naszych dzieci? Czy to przekazanie nie mogłoby brzmieć czci syna swego i córkę swoją? O tym wszystkim w najnowszym numerze miesięcznika w drodze, co to znaczy czcić swoje dzieci i swoich rodziców? Ktoś mi kiedyś powiedział, co to znaczy być bezużytecznym. To trochę tak, jakby w znanego Mima i Renusza Krosnego wstawić do radia. Kompletna bezużyteczność. Papież Franciszek najbliższy rok ogłosił rokiem osób konsekrowanych, czyli zakonników i zakonnic. Po co jest takie życie? O co chodzi w takim życiu? Życiu trochę na zmarnowanie, trochę bezużytecznym, takim trochę po nic. O tym rozmawiamy z ojcem Leonem Knabitem, który jak zawsze z przekąsem mówi my to trochę takie pasie brzuchy i darmo jesteśmy. A siostra Małgorzata Borkowska, benedyktynka, mówi tego się nie da inaczej wyjaśnić jak życie na zmarnowanie. Myśmy tu przyszły tylko i wyłącznie z wiary dla Boga. Przy okazji pytamy także, ile jezuity jest w papieżu Franciszku. Rozmowa prosto z Watykanu. Nie wiem, czy wiecie, że inkwizycji w ogóle nie wymyślił Kościół. Nie wiem, czy wiecie, że wzór inkwizytora, który mamy chociażby w imieniu Róży, Umberta Eco, ma się nijak do rzeczywistości. Nie wiem, czy wiecie, że w ogóle nie chodziło o torturowanie i zabijanie kogokolwiek, ale o miłosierdzie i nawrócenie. Ja tego też wszystkiego nie wiedziałem, ale przeczytałem fantastyczną rozmowę z ojcem Tomaszem Gałuszką, historykiem, który pół swojego życia zjadł na tropieniu inkwizycji i badaniu, na czym ona polegała. Fantastyczna rozmowa w trudnych kartach kościoła. Inkwizytor też człowiek. Przeczytajcie koniecznie.